Dzień dobry. Chciałbym standardowo przywitać się dzisiaj kawczanem, ale nie. Będzie przywitanie z torbą. Tak, z torbą. Dlatego, że będę się teraz pakować i już nie mam czasu na picie kawki tutaj, że tak powiem, w domu. Dlatego jestem bez kawki. Mamy już godzinę, dochodzi czwarta nad ranem, tak. Trafił mi się dzisiaj taki spontaniczny wyjazd do Tarnowskich Gór. Jadę z kimś jako osoba towarzysząca, bo tam trzeba załatwić pewną sprawę, więc no cóż, no, startujemy. Ale dzisiaj jest taka inna trochę podróż, bo nie autem. Z racji, że po prostu wychodzi dużo, dużo taniej, jedziemy pociągiem. O tak. A że ja dawno takim pośpiesznym pociągiem nie jechałem, to dla mnie dodatkowa atrakcja, więc pyk, niech będzie. Więc do tej, że tak powiem, torebuni musimy spakować Listerin, bo ja i w podróży lubię sobie tam przepłukać te ząbki, zwłaszcza, że podejrzewam, że nie będzie gdzie ich myć, więc torba kanapek. Tak, wziąłem trochę, porobiłem kanapeczek na drogę. Oczywiście pewnie gdzieś będzie opcja wejść, ale gdyby nie było lub gdyby nie było czasu, albo by nam inaczej się tam, jeszcze tam na miejscu inaczej. Jakby nam się coś inaczej tam pozmieniało i nie będzie czasu latać po restauracjach czy gdzieś, no to kanapki są. Mam też sztuczce. Muszą być. Wziąłem, już mam zapakowane, więc nie będę tutaj się otwierać, paprykę w odcie i pieczarki. Tak. Bo nie mam ani pomidora, ani ogórka, więc dobre będzie i to. Wziąłem dwa liptonki, oczywiście brzoskwiniowe, na drogę muszą być, więc tak to. Coś na poprawę mocy, gdyby już tak nas złapał, taki spadek typowy. Energy drink. No ja wiem. Raz na jakiś czas trzeba. Przygotowałem serwetki, żeby były. Wafelki. No bo wiadomo, na pewno znajdzie na coś słodkiego. I resztę jamajek, bo jeszcze tyle mi zostało, więc tak to. Sorry, że ja tak i szybko i się wysłowić nie mogę, ale też późno poszedłem spać i tak bardzo rano wstałem, a to nie są moje godziny. Dla mnie 3, 4, 5, 6 to ja to jeszcze twardo śpię w takie godziny, więc w ogóle tym bardziej jestem taki, wiecie, no nieobudzony, niepobudzony. Co mam? A jeszcze perfumy mam przygotowane. Bardzo ładny zapach, tak a propos. Kurczę, nie wiem, czy to z House'a. Z House'a albo z Kropa. Ale chyba z House'a. Były na jakieś przecenie, więc dlatego je mam. Ale zapach fantastyczny. Naprawdę bardzo, bardzo superantki. Dobra, dziubaski. No, chętnie bym z wami spędził aktualnie jeszcze trochę czasu, ale no niestety czas to mnie goni, więc ja muszę spakować ten majdan i zaraz startować. Więc co, no, dzisiaj jedziecie ze mną. Nie wiem, ile będę pokazywać, ile będę w stanie pokazywać. No niemniej jednak coś tam będę starał się, tak? No nie ma, że boli, taka jest prawda. Dobra, dziubaski, to ja pakuję to. Przerwa na kawę i herbatę. Nie każdy tu pija kawę. Oh,
na chwilę się łączę. My w Katowicach. Czekamy na pociąg. Zaraz ma być. I wracamy do domu. O, także dzień mija tak. Piękny dworzec za mną. Z kuchni. Słuchajcie, no witaliśmy się rano w kuchni o, jak dla mnie, mega w ogóle nierealnej godzinie, bo wiecie, ja jak wstanę o 3-4, to jest dramat, to jest dramat. No ale umówmy się, że to dzisiaj była po prostu wyższa konieczność. Więc witaliśmy się w kuchni i będziemy się żegnać w kuchni, ale zanim przejdziemy do pożegnania, to chwilę sobie pogadamy. A co tam? A co tam? No trzeba trochę pogadać, żeby było dobrze, nie? Ogólnie rzecz biorąc, jestem zmęczony. Ale szczęśliwy. Wycieczka udana, spędzona w dobrym towarzystwie. Coś tam zwiedziłem, ale bez szaleństw, bo ogólnie rzecz biorąc zamysł był prosty. Mieliśmy po prostu coś do załatwienia, więc to była taka, powiedzmy, wycieczka z punktu A do punktu B i tyle. I tyle, co tam się udało gdzieś tam po drodze złapać okiem, no to się złapało, nie? Po Katowicach też nie chodziłem. Tyle, co z dworca, tam kawałek Starówki obejrzałem i tyle. I wiecie, gdzieś tam przesiadka do kolejnego pociągu i dzida. Ogólnie rzecz biorąc, cieszę się z faktu, że jednak zdecydowaliśmy się na pociąg. Już oczywiście pomijając fakt, że no było fajnie tanio, bo dużo taniej zapłaciliśmy za pociąg, niż byśmy mieli tankować auto i jechać. To jest jednak ponad 600 km dwie strony. Więc tam ten bug by nieźle nas pociągnął. Ale naprawdę pociągiem się trafiła super fajna okazja. Tutaj kuzynka ma manię wynajlowania i wyczarowywania jakichś tam zniżek, więc dobrze jest. No i przechodząc do meritum, no to sam fakt właśnie tej takiego, że mimo tego, że wczesna pora wstania, późna pora spania była, mało godzin przespanych, no to, że jednak ta podróż nie jest jakaś taka, wiecie, że człowiek wrócił taki za przeproszeniem zdechły, bo no w pociągu trochę się było można przespać i w ogóle w tamtą stronę jechaliśmy pociągiem czeskim, więc było wesoło. Już wracaliśmy typowym takim naszym Intercity i jakby to powiedzieć, trochę lepszych warunkach, bo w tamtą stronę jak jechaliśmy, to mieliśmy taki przedział zamykany, no i dostaliśmy miejsca, jedno siedziało przy oknie z tamtej strony, ja naprzeciwko też przy oknie, więc byliśmy przy samym oknie. No a tutaj też jednak pasażerowie siedzieli, więc wiecie, te wagony takie ciasne, to wszystko, ktoś chciał do łazienki, to przepraszam, nie, no wiecie jak te podróże wyglądają, więc taki trochę dyskomfort, wiecie, no chcesz do łazienki, musisz przeprosić multum osób, żeby cię wypuścili do drzwi. Natomiast jak już wracaliśmy, to mieliśmy takie dwa siedzenia obok siebie i wszystkie w rzędzie, więc tak naprawdę do wyjścia wszystko komfortowo. I naprawdę drzemka super udana, ja tam sobie pospałem, kuzynka też, więc podróż naprawdę super. Więc z punktu widzenia jazdy tutaj właśnie pociągiem jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że jak się jedzie samochodem, to jest zawsze inny komfort, bo tam na różne tematy porozmawiasz, no bo wiecie, no w pociągu nie wszystkie tematy poruszysz. Nie wszyscy mogą wszystko słuchać, poza tym nie wypada. Więc no, tematy inne, taki w ogóle inny komfort w samochodzie, wiadomo. No ale okej. Okay. Tutaj pociągiem, ja tam jestem zadowolony i powiedziałem, że mogę jeszcze na taką wycieczkę pojechać gdziekolwiek, więc spoko. Także udane. Jak się śmiałem w filmie w powrocie z Brodnicy, że przede mną jechała rejestracja WL Legionowo. Tak jak już byliśmy w Tarnowskich Górach, no i tam taka uliczka za kamienic była, nie? No i my żeśmy sobie szli normalnie, prawidłowo chodnikiem, no i ten samochód wyjeżdżał. No i niestety, pan bardzo się zagapił tylko w lewą stronę, już w prawo nie spojrzał, że idą piesi. Ale spokojnie, tam wiecie, my się zatrzymaliśmy, już przepuściliśmy pana, nie, już tak wiecie, już tutaj kolana prawie przytarł. Ale pojechał, ja patrzę, a to rejestracja WL. No gdzie nie pójdziesz, to ktoś z Legionowa. Taka sytuacja. Nie no, oczywiście się śmieję, to nikt nie musiał być z Legionowa, no ale rejestracja WL była. Więc no tak... Miło, śmiesznie. Dzisiaj ja cały dzień się śmiałem do kuzynki, więc słuchaj, dzisiaj jest taki dzień, że ja muszę zdążyć do Biedronki, bo weszły w ofertę dywaniki, które ja chcę jeden, nie?
No i cały dzień się śmiałem, że będziemy polować na dywanik. Już mnie chciała zaciągnąć w Tarnowskich Górach, w Katowicach, do Biedronki. Tu weźmiesz sobie ten dywan. Ja by tak będę teraz pociągiem jechał i z dywany. Pamiątka z wycieczki. Ale dobra, no wróciliśmy dużo, dużo wcześniej niż planowaliśmy, bo ogólnie rzecz biorąc udało się wszystko załatwić szybciej niż przewidywaliśmy, bo powrót mieliśmy zamówiony dopiero na godziny późno wieczornej. Tutaj byśmy byli po północy, ewentualnie w pół do pierwszej. Czyli tak naprawdę już noc. Późno. Ale udało się. Jest też późno, ale na tyle, że było można spokojnie zajechać do Biedronki. No i weszły te chodniczki. Ja sobie jeden kupiłem. Słuchajcie, no zrobiłem głupotę, bo że tak powiem, wielce podniecony nowym dywanikiem, od razu go rozłożyłem i on tam się biedny prostuje, nie? No bo wiecie, to zawsze w tych rulonach, to jak go rozwiniesz, on taki, wiecie, zwija się z każdej strony. Więc on teraz biedny tam leży, rozwija się, więc mówię, dobra, bo mogę go najpierw wziąć w rulonie, pokazać wam, ale na spokojnie. Więc mam tylko karteczkę z tego dywanu. Więc tak wygląda, taki ładny wzór. To jest dywanik do sypialni, więc chciałem zdecydowanie właśnie taki jasny. Bo sypialnia za duża nie jest i tam dawać teraz dywany z ciemniejszymi elementami, to tak wiecie, średnio. Wielkich zakupów w Biedronce nie poczyniłem, bo głównym zakupem to był tylko ten dywanik i w ogóle był tani, bo to jest 80 na 140, więc naprawdę jest spory. I proszę was, kosztował 69,90. No naprawdę cena dobra jak na taki dywanik, jakościowo fajny, co najważniejsze. Bo już był sprawdzany przez dwie osoby, przez jedną kuzynkę, która może powiedzieć, że jest ekspertem do jakości. No i potem ja sobie popatrzyłem jeszcze w Biedronce, wynie, no jakość jest superancka, biorę. No i przy okazji wziąłem sobie ser, no bo wiecie, tam mój ser to cały był rozdysponowany na kanapeczki, na podróż, które wziąłem. Więc w domu nie mam już sera, więc sobie wezmę sobie sera. No i w podróży zjadłem wszystkie jamajki, więc sobie wziąłem jeszcze troszeczkę jamajek. No mam ostatnio znowu na nie taką zajawkę. Ich się nie da na raz dużo zjeść, bynajmniej ja nie daję rady, bo są mega słodkie, za słodkie. Ale tak jedną, dwie, no to spoko. A jeszcze do kawy? Świat i ludzie, więc powiem szczerze, że bardzo dobry produkt, więc sobie zakupiłem. No i tak to dziubaski. Przebitki będziecie widzieć takie, jakie już widzieliście, no bo to wiadomo, koniec filmu. Więc no nic specjalnego, ale tak jak mówię, to nie była wycieczka typowo, że ja jadę tam, nie wiem, zwiedzać okolice, czy Tarnowskie Góry, czy Katowice po prostu. To były takie punkty, przez które tam, przez Katowice przelecieliśmy, a w Tarnowskich Górach załatwialiśmy, co mieliśmy załatwić i żeśmy wracali. Żeby zdążyć na jeszcze jakiś szybszy pociąg, no bo jak się zdarzyła okazja, że załatwiliśmy szybciej niż było planowane, no to wiadomo, że fajniej byłoby być też w domu dużo szybciej. Więc okej, udało się. No, więc tyle co przelecieliśmy przez te Katowice i tyle. No. Ale co nieco pokazałem. Jedyne co mogę powiedzieć, to zarówno w Tarnowskich Górach mi się bardzo podobało. W ogóle bardzo sympatyczni ludzie. W Katowicach napotkaliśmy trochę takich bardziej oschłych ludzi. Ale wiecie, ja biorę poprawkę, zalatani, zmęczeni i tak dalej. Nawet w Katowicach trafił się dość agresywny pan, który wyłudzał pieniądze, bo podszedł do nas i mówi, że 2 złote na jedzenie, nie? Ja mówię, że nie, 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 ja zawsze mówię, nie, nie, dziękuję, bo wiecie, wodą pachnie, no na chleb nie ma, no to na chleb nie ma, no głupi tylko może uwierzyć, o, bułeczkę ci dam, nie, 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 nie. Więc ja tam zawsze mówię, że nie, biednego idzie poznać, a pijaka też idzie poznać. A kuzynka oczywiście mówi, no ja też zbieram. A on, tak, zbierasz? To ja ci dam te 2 złote. No chcesz, no chcesz? I od razu wpadł chłopak w agresję. I tu jest kolejny taki przykład, że on tak potrzebował pieniędzy na jedzenie, jak ja suszarki do włosów, żeby te bujne włosy suszyć. Więc no wiecie, głupi by tylko uwierzył w to. Więc nawet taki pan wyłudzający się trafił agresywny, nie? Tutaj u nas gdzieś tam w Warszawie się odmawia, czy coś tam, to oni zazwyczaj spuszczają głowę i sobie idą. A tamten atakował, więc no mówię, jednak śląskie klimaty. No, a poza tym mieliśmy przyjemność w Katowicach właśnie między innymi słyszeć tę taką typową gwarę Ślązaków. No coś pięknego, niesłychanego, naprawdę. Gdzieś to się czasem słyszy we wiadomościach, gdzieś tam może w jakimś filmie, ale tak na żywo usłyszeć taką inną wymowę, fajnie, fajnie. Ja powiem, bo byliśmy na obiedzie i tak siedzieliśmy niedaleko właśnie, gdzie państwo mówili typowo po śląsku i ja tylko tak słuchałem, mówię, jest, jak oni pięknie mówią, nie? Więc
bardzo fajnie. No, wiecie, no żadna tam może fantastyczna atrakcja, no niemniej jednak mnie to pocieszyło, mi się to podobało. Więc okej, okay, no. Dobra, to tyle z tych, A jeszcze a propos tych wszystkich państwa wyłudzających, bo też tak mogę przy okazji powiedzieć taką jedną fajną sprawę. Jak dojeżdżałem do szkoły typowo do Warszawy, to wiecie, no kiedyś ja nie miałem samochodu. No i miałem przesiadkę z autobusu do autobusu. No i proszę was, czekaj na ten autobus i podszedł pan, który, no, że on pieniążki potrzebuje na jedzenie. A ja mówię, wie pan co? Mówię, ja mam akurat kanapki, bo jadę do szkoły, to mam kanapki z pasztetem, mogę panu jedną odstąpić. Żaden problem, wiecie, ja tam nigdy jakoś za dużo nie jadłem, więc wtedy dwie kanapki z pasztetem na cały dzień to też, wiecie, nie zawsze były zjedzone. No z pasztetem, bo czasy też były trudne. Poza tym ja pasztet lubię. A ten pan do mnie, bo tam obok była budka z kebabami, że on nie, bo on na kebaba spiera. Ja mówię, no to ja jem, kurna, kanapkę z pasztetem, a ten kebaba będzie żarł. No wiecie, no to tak samo za siebie mówi, nie? No głodny to by nie odmówił, no by zobaczył, no ładnie zapakowana, świeża kanapeczka, no to kurczę, no to przecież by zjadł ze smakiem, no umówmy się, tak? A taki, co po prostu dziad się nauczył żyć na czyjś koszt, bo ojojojoj, bo oni mi dadzą, bo widzą, że on tak jest kruszony, a zaraz tutaj za budką chla, to nie ma o czym mówić, no to wiecie, no ja nie daję, ja to się przyznaję z czystym sercem. No, także dobra, to tak jeszcze na temat właśnie takich wyłudzaczy. To dziękuję wam za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wszystko się podobało, chociaż minimalnie. Pamiętajcie proszę o łapeczkach, będzie mi bardzo miło. To jest mobilizujące. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!